Aby dopełnić obowiązku JPK, ma do wykorzystania dwie opcje. Po pierwsze, może skorzystać z aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, z tym, że wtedy taki plik JPK musi być wcześniej przygotowany, lub też może skorzystać z oferty komercyjnej, takiej jak na przykład nasza. Komarch przygotował tu dla Państwa, dla mikrofirm, dwa rozwiązania. Komarch ERP XT oraz Komarch ERP Optima. Na co warto zwrócić w tym momencie uwagę, to fakt, że w naszych systemach mogą Państwo obsłużyć dokument od początku do końca, a więc od momentu wystawienia dokumentu, przez przesłanie go do rejestru VAT, przygotowanie deklaracji VAT-7, aż po wysyłkę na strony Ministerstwa Finansów. O tym, jak to zrobić w praktyce, pokażemy już za chwilę, natomiast w tym momencie popatrzmy proszę, czym różnią się między sobą te programy. Jak wybrać program dla siebie? Zacznijmy od Komarch ERP XT. Jest to oprogramowanie dostępne przez przeglądarkę internetową lub też przez aplikację lub jako aplikacja dostępna z urządzeń mobilnych. Dedykujemy ją, tak jak powiedziałam, mikroprzedsiębiorcom, małym firmom i małym przedsiębiorcom, również indywidualnym, jednoosobowym działalnościom gospodarczym. Jakie procesy obsłuży dla Państwa ten program? Przygotujemy tutaj dokumenty, wystawimy faktury, obsłużymy magazyn, możemy też prowadzić uproszczoną księgowość. To ważne, uproszczona księgowość. Narzędzie to współpracuje z rozwiązaniami e-commerce, a więc możemy tutaj dodać na przykład nasz e-sklep. Co ważne, za pośrednictwem internetowej wymiany dokumentów przedsiębiorca może przesyłać dokumenty bezpośrednio do biura rachunkowego. Taki dokument trafia do biura w postaci elektronicznej, skąd już biuro rachunkowe może w imieniu klienta przesyłać plik JPK do Ministerstwa Finansów. To rozwiązanie jest dostępne już w cenie od 29 zł miesięcznie. W przypadku Komarch ERP Optima stoimy przed wyborem, czy zdecydować się na rozwiązanie chmurowe, czy też na wersję stacjonarną. To również rozwiązanie, tak jak powiedziałam, dla mikroprzedsiębiorców, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw, praktycznie z każdej branży. Dedykujemy je natomiast biurom rachunkowym. Tutaj również możemy mówić o wykorzystaniu mechanizmu internetowej wymiany dokumentów. Biuro rachunkowe wtedy bezpośrednio przesyła za nas dokumenty. Możemy tutaj również prowadzić własny sklep internetowy, zintegrować to rozwiązanie z na przykład urządzeń mobilnych, wykorzystywać, a więc osoby, które przemieszczają się w terenie, mogą śmiało wykorzystywać Komarch ERP Optima ze swoich urządzeń mobilnych, a także możemy je zintegrować z narzędziami backupu. Zamówienie tej usługi jest możliwe przez nasz sklep komarch.pl lub za pośrednictwem partnera Komarch. Tak jak powiedziałam, wybierając Komarch ERP Optima, mają Państwo szansę zdecydować, czy wybierają Państwo rozwiązanie w wersji stacjonarnej, czy też jego wersję chmurową. Zobaczmy proszę, czym będą się różnić między sobą obydwie wersje. W przypadku wersji stacjonarnej, na początku musimy ponieść koszt zakupu licencji, dlatego też te opłaty na wstępie są wyższe. Po upływie roku z kolei, utrzymanie samego systemu kosztuje nas mniej. Wykupujemy jedynie aktualizację. Oprogramowanie instalujemy na własnych serwerach, a więc musimy tutaj posiadać odpowiednią infrastrukturę. Co może być udogodnieniem, Optima w wersji stacjonarnej nie wymaga od Państwa posiadania stałego dostępu do internetu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku chęci wykorzystania wersji abonamentowej, a więc chmurowej. Tutaj musimy mieć. Niższa jest natomiast bariera wejścia. Ponosimy jedynie koszt zakupu wersji miesięcznej, a więc tak zwany abonament. Niższe są w związku z tym koszty serwisowania takiego systemu, bo zawsze mają Państwo dostęp do aktualnej wersji programu. Baza danych wtedy jest przetrzymywana na naszych serwerach Komarch. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Dziękuję. Dzień dobry.
Ja się nazywam Violetta Golda i będę Państwu przedstawiała, pokazywała, w jaki sposób dotychczasowi użytkownicy naszych programów generowali pliki i w jaki sposób je wysyłali, czyli jakie ich były doświadczenia. To, co najważniejsze, przede wszystkim podpis, którym będą Państwo wysyłali te pliki. Żeby można było wysłać plik drogą elektroniczną, taki plik musi być podpisany. I tutaj mają Państwo możliwość wyboru. Będzie to albo podpis kwalifikowany, tak zwany certyfikat, który jest tam oczywiście odpłatny. I tutaj zwracam szczególną uwagę, bo firmy, które do tej pory korzystały, często zdarzało się, że w momencie wysyłki okazywało się, że taki podpis kwalifikowany jest nieaktualny. Czyli wysyłamy plik, a okazuje się, że nie mamy możliwości, gdyż nie mamy aktualizacji. I wtedy szybko trzeba było o tą aktualizację zabiegać. Dodatkowo proszę też zwrócić uwagę, że ten podpis powinien być przyporządkowany do osoby, która wysyła taki plik. I tutaj muszą Państwo zwrócić uwagę, że jeżeli chcecie wysyłać te pliki, dana osoba, żeby je wysyłała, musi mieć złożone w Urzędzie Skarbowym odpowiednie upoważnienie UPL1 i na podstawie tego upoważnienia można później właśnie wysyłać pliki JPK VAT. Proszę też zwrócić uwagę, że firmy, które są głównie mikroprzedsiębiorcami, one takich podpisów kwalifikowanych nie posiadają. Jest to dla nich dodatkowy wydatek. W tym momencie Ministerstwo Finansów udostępniło również możliwość wysyłania tych plików, podpisywania ich tak zwanym podpisem, profilem zaufanym ePUAP. Jest to wersja darmowa i nasze programy komarchowe, Komar ERP Optima, Komar ERP XT umożliwiają wysyłkę takich plików podpisem właśnie profilem zaufanym. Na jedną rzecz tu chciałam Państwu zwrócić uwagę. Bardzo wiele firm korzystało do tej pory przy wysyłaniu na przykład deklaracji VAT-7 z tak zwanego podpisu niekwalifikowanego. Było wiele próśb wysyłanych w stosunku do Ministerstwa Finansów, żeby również umożliwić wysyłkę plików JPK VAT również tym podpisem właśnie niekwalifikowanym, czyli tak zwaną kwotą przychodu z poprzedniego roku. No i co się okazało? Otóż w zeszły piątek pojawiło się rozporządzenie, projekt rozporządzenia tak naprawdę na razie o podpisie niekwalifikowanym dla plików JPK. Oznacza to, że najprawdopodobniej w niedługiej przyszłości będą mogli Państwo te pliki JPK wysyłać również stosując tak zwany podpis niekwalifikowany. Czyli wtedy nie musimy kupować odpowiedniego certyfikatu, płacić za niego odpowiednio, nie musimy też korzystać z profilu na ePUAP-ie, tylko będziemy mogli wysyłać te pliki tak zwanym podpisem niekwalifikowanym, wskazując kwotę przychodu z poprzedniego roku. Kolejną informacją, kolejnym doświadczeniem, z jakim zmagały się firmy w przeciągu tego półtora roku, odkąd pliki JPK VAT są składane, no to są informacje, jakie dane do tego pliku de facto powinny trafić. No i tutaj przede wszystkim zwracam uwagę, że w tym pliku są pewne dane, które są wymagane. One muszą się znaleźć w tym pliku. Są to między innymi dane związane z naszym kontrahentem. NIP, nazwa kontrahenta, dane adresowe. I tylko tak naprawdę w przypadku pewnych dokumentów, na przykład paragony czy raporty fiskalne, tych danych nie ma na dokumencie, no bo one są wystawiane albo dla osoby fizycznej, albo są to dokumenty zbiorcze, więc ciężko te dane na taki dokument wprowadzić. W takim wypadku do pliku JPK VAT te dane nie są wysyłane, czyli NIP, nazwa kontrahenta i dane adresowe idą puste. Z naszych programów Komarch nie muszą Państwo w tych programach wprowadzać w odpowiednie pola, czyli NIP, adres kontrahenta, nazwa kontrahenta, słówka brak, tylko automatycznie po wyeksportowaniu tych danych do pliku w tych polach znajdzie się słówko brak zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Dodatkowo bardzo często też mieliśmy pytania związane, jakie dane powinniśmy wprowadzać do rejestru VAT-owskiego. Czy to muszą być wszystkie poszczególne towary, usługi, jakie się na fakturze znajdują, czy wystarczy sama tabelka VAT-owska? Otóż
tak naprawdę do pliku JPK VAT idą tylko i wyłącznie dane związane z kwotą netto i kwotą VAT. Nie ma tam informacji o towarach, nie ma informacji o usługach. Więc w tym momencie, jeżeli Państwo wprowadzają dokumenty do rejestru VAT-owskiego, wystarczy uzupełniać tak jak i do tej pory samą tabelkę VAT. Jeszcze na jedną rzecz tutaj też chciałam zwrócić uwagę, która też wyszła po pewnym czasie stosowania tych plików JPK, że w przypadku, jeżeli dla kontrahenta wystawiliśmy paragon, a po jakimś czasie ten kontrahent przyjdzie do nas w celu uzyskania faktury i jest to podmiot gospodarczy, to do pliku JPK VAT powinna iść ta faktura, a nie paragon. Kolejną rzeczą, z którą zmagały się tak naprawdę przedsiębiorstwa, firmy, zwłaszcza te, które właśnie składały deklarację VAT-7 metodą kwartalną, było pewne zaskoczenie, gdyż pliki JPK VAT miały być tak jakby odzwierciedleniem tej deklaracji VAT-7. Mają być tak naprawdę odzwierciedleniem. No i tutaj w przypadku tych podatników, którzy składali deklaracje kwartalne, większość tych podatników myślała, że również i plik JPK VAT ma być składany kwartalnie. Otóż nic mylnego. Tak naprawdę pliki muszą być składane miesięcznie. One są obowiązkowe, miesięczne i do 25 następnego miesiąca powinny być złożone. I w przypadku podatników, którzy składają deklarację VAT-7 kwartalną, należy złożyć 3 pliki JPK VAT za dany okres danego kwartału. I tak naprawdę podsumowanie dopiero tych 3 plików powinno dać nam informację o tym, co znajdzie się na deklaracji VAT-7. Jeżeli jesteśmy już przy deklaracjach, no to najprawdopodobniej część z Państwa również składa korekty tych deklaracji z różnych przyczyn. Proszę pamiętać wtedy, że jeżeli składamy korektę deklaracji, to obowiązkowo również składamy korektę pliku JPK VAT. Czyli jeżeli składamy deklarację, powiedzmy za miesiąc maj, jest to kolejna deklaracja, składamy również korektę pliku JPK. I proszę zauważyć, że od stycznia mamy nowy wzór plików JPK VAT. Jest to już trzecia wersja i ta trzecia wersja wprowadziła tak jakby wersjonowanie tych korekt. Czyli składając każdą kolejną korektę, muszą Państwo wskazać, który to jest numer korekty. Czyli jeżeli składam pierwszą korektę deklaracji, to składam również pierwszą korektę pliku JPK VAT. Pytanie też, czy to jest jedyny przypadek, kiedy składamy tak naprawdę korektę pliku JPK VAT. Otóż nie. Mogą zdarzyć się również sytuacje takie, że uzupełniamy na kontrahencie w rejestrze VAT-owskim na fakturze dane kontrahenta. Po jakimś czasie okazuje się, że te dane były wprowadzone niepoprawnie. Czyli musimy na przykład zmodyfikować NIP, nazwę bądź adres tego kontrahenta. Są to dane wymagane do pliku JPK VAT. Co w tym wypadku? Kwota na dokumencie nam się właściwie zgadza, bo nie zmieniliśmy. Zmieniliśmy tylko i wyłącznie dane kontrahenta. Więc nie liczymy ponownie deklaracji VAT-7, bo ta zmiana tych danych nie wpływa nam na deklarację VAT-7, ale wpłynęła na dane kontrahenta. I w tym wypadku również musimy złożyć korektę pliku JPK VAT. Czyli zarówno w momencie korygowania deklaracji VAT-7, wysyłamy korektę pliku JPK VAT, jak i w momencie, kiedy korygujemy dane kontrahenta na konkretnej fakturze. Co jeszcze i właściwie takie najważniejsze z Państwa punktu widzenia, to jest to, że do pliku powinny tak naprawdę trafić nam wszystkie dokumenty, które zostały wystawione na podatnika VAT czynnego. Czyli nie mogą się tam znaleźć dokumenty, załóżmy te, które są na podatników nieczynnych, bądź takich, którzy w ogóle nie istnieją. W naszych programach Komar HRP Optima, Komar HRP XT mogą Państwo weryfikować status podatnika VAT, czyli zawsze warto, zanim Państwo czy naliczą deklarację VAT-7, czy też wygenerują taki plik JPK VAT, warto sprawdzić, czy kontrahentów, których posiadacie Państwo na dokumentach, czy oni mają status podatnika VAT czynnego. Jeżeli
Nie, to taka faktura nie powinna znaleźć się ani na deklaracji, ani nie powinna również trafić do pliku JPK VAT. Czyli tutaj dochowują Państwo tak jakby należytej staranności, czyli sprawdzają, czy Państwa kontrahenci faktycznie w bazie podatników VAT istnieją. Czy nie są to na przykład jakieś puste faktury od podatnika VAT, który de facto nie istnieje. Firma po prostu nie istnieje, a wystawiła fakturę. Bardzo często też pytali Państwo nas przez te półtora roku i na pewno część z Państwa również, którzy będą teraz od stycznia składali te pliki, o bezpieczeństwo tych danych. No bo tak naprawdę w tych plikach znajdują się wszystkie dane Państwa firmy, czyli całe transakcje, sprzedaż, cała zakup, wszystko to, co w danym miesiącu konkretnie dzieje się w firmie. No i tutaj mogę Państwa zapewnić, że my jako producent oprogramowania dołożyliśmy wszelkich starań tak naprawdę, żeby te dane były chronione, żeby tylko tak naprawdę upoważnione osoby, czyli mające prawo na przykład tworzenia takich plików, żeby one taki plik mogły w programie utworzyć, żeby go mogły wysłać na serwery Ministerstwa Finansów. Takie pliki, one są zapisywane w katalogach na Państwa komputerze i tak naprawdę administrator systemu, tutaj po jego stronie też jest rola, żeby nadał odpowiednie uprawnienia osobom, które takie pliki generują i później przechowują w odpowiednich katalogach. Kolejnym takim zabezpieczeniem tak naprawdę ogólnym dla wszystkich, no to są właśnie te podpisy. Więc tutaj, tak jak wspominałam na samym początku, mamy ten podpis kwalifikowany, czyli odpowiednim certyfikatem. Mamy podpis profilem zaufanym. No i w przyszłości najprawdopodobniej będziemy mieli też również możliwość podpisywania podpisem niekwalifikowanym. Więc to też świadczy o tym, że te pliki są wysyłane przez nas. No i świadczy o naszej autentyczności. Oczywiście jak wysyłamy takie pliki z naszych programów, to one trafiają do chmury Ministerstwa Finansów, oczywiście połączeniem szyfrowanym. Czyli tutaj nie ma możliwości, żeby ktoś niepowołany dostał się do informacji, jakie są zawarte w tych plikach w trakcie drogi, tak jakby z naszego programu Komar HRP Optima, Komar HRP XT na serwery Ministerstwa Finansów. Zaś po stronie ministerstwa te dane trafiają na odpowiednie serwery, które też są odpowiednio zabezpieczone, no i tam już też są przetwarzane przez Centrum Przetwarzania Danych. Jak wygląda takie generowanie plików w naszych programach, zarówno w Komar HRP Optima, jak i Komar HRP XT? Za chwileczkę Państwu tutaj spróbuję pokazać. Tak jak mówiła tutaj i koleżanka wcześniej, te nasze programy, oba skierowane przede wszystkim właśnie do mikroprzedsiębiorców, one pozwalają przeprowadzić cały proces związany z obiegiem właśnie takiego dokumentu. Czyli mogą Państwo fakturę wystawić, mogą Państwo fakturę zaewidencjonować, jeżeli jest to faktura zakupu, następnie zaewidencjonować te wszystkie faktury w rejestrze VAT-owskim i proszę, tutaj też zwracam uwagę, od 1 stycznia ewidencja VAT-owska jest tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, czyli mają Państwo obowiązek wprowadzania dokumentów czy to do programu, czy ewentualnie w formie arkusza Excelowego. W każdym razie nie może być w formie papierowej. Na podstawie zaś dokumentów, które trafiły nam do rejestru VAT-owskiego, mogą Państwo bez problemu naliczyć deklarację VAT-7 i później naliczyć również pliki JPK VAT i wysłać go na serwery Ministerstwa Finansów. W jaki sposób to zrobić? Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu na temat pierwszego programu, którym jest Komar ERP Optima. Zapraszam. W programie wystawienie faktury możliwe jest z poziomu zakładki Handel. Na formularzu dokumentu po wyborze kontrahenta wszelkie dane z karty kontrahenta przenoszone są automatycznie. Pozycje na fakturze można wybierać na podstawie danych wprowadzonych wcześniej do cennika. Przenosząc towary na fakturę z cennika, na dokumencie należy jedynie określić ich ilość. Tak wprowadzoną fakturę można przenieść do rejestru VAT, co umożliwi wykazanie jej w deklaracji VAT-7 oraz w pliku JPK VAT. Aby przenieść fakturę do rejestru VAT,
należy zapisać dokument na trwałe poprzez odznaczenie parametru bufor. Przenoszenie faktury do rejestru VAT możliwe jest z poziomu listy faktur za pomocą ikony Księguj do rejestru VAT. Po przeniesieniu faktury do rejestru VAT wszelkie dane zaczytywane są automatycznie i jest możliwość wygenerowania deklaracji VAT-7 uwzględniającej dodany dokument. Wszystkie dokumenty znajdujące się w rejestrze VAT i zakwalifikowane do deklaracji VAT-7 wykazywane są w pliku JPK VAT. W związku z tym, aby dokumenty znalazły się w pliku JPK VAT, nie trzeba zaznaczyć żadnych dodatkowych parametrów. Eksport pliku JPK odbywa się z poziomu zakładki narzędzia. Na oknie eksportu należy określić parametry generowania obowiązkowego comiesięcznego pliku JPK VAT. Wygenerowany plik jest już gotowy do wysłania do urzędu. Aby wysłać plik, należy podświetlić go na liście i wysłać poprzez ikonę Wyślij. Po jakimś czasie za pomocą ikony Odbierz odbieramy urzędowe poświadczenie odbioru. Mamy również dla Państwa przygotowany drugi film. Dotyczy on programu Komar ERP-XT. Jest to wersja webowa naszego programu. Także zapraszam do oglądnięcia, jak to wygląda z poziomu drugiego naszego programu. Przygotowanie plików Komar ERP-XT jest bardzo proste. Do pliku JPK VAT zbierane są automatycznie wszystkie dokumenty wystawione w programie. Kwalifikowane są analogicznie jak do deklaracji VAT-7 za dany miesiąc. Podczas zapisywania dokumentu sprawdzane jest, czy zostały uzupełnione wszystkie pola wymagane dla pliku JPK VAT. Jeżeli jakieś pole zostało pominięte, użytkownik jest o tym informowany odpowiednim komunikatem. Aby dodać nowy plik, wybieramy w menu pozycję Pliki JPK. Po kliknięciu w Dodaj plik otwiera się kreator, który krok po kroku pomoże nam przygotować i wysłać plik. Najpierw decydujemy, czy składamy obowiązkowy plik JPK VAT, czy plik JPK składany jest na żądanie Urzędu Skarbowego podczas kontroli. W kolejnym kroku wskazujemy okres, za jaki ma być wygenerowany plik. Domyślnie podpowiada się miesiąc poprzedni w stosunku do daty bieżącej. Jeżeli składamy pierwszy plik w danym miesiącu, pozostawiamy zaznaczony parametr Nowy plik JPK. Jeżeli plik jest korektą, wybieramy parametr Korekta złożonego pliku JPK. Podczas tworzenia pliku JPK Komar ERP-XT przygotuje dodatkowo arkusz Excel, w którym możemy weryfikować dane firmy i dokumenty wysyłane do Ministerstwa Finansów. Wybieramy Utwórz JPK. Program samodzielnie sprawdza podstawowe informacje, czy są zgodne z wytycznymi ministerstwa. W razie problemów wyświetla ewentualne błędy i ostrzeżenia. Użytkownik może wysłać plik od razu po jego utworzeniu lub też w dowolnym momencie po wybraniu opcji Wyślij później. Podczas wysyłki plik należy podpisać. Możemy to zrobić podpisem kwalifikowanym lub poprzez profil zaufany ePUAP. W naszym przypadku wybieramy opcję Podpis profilem zaufanym ePUAP i postępujemy według instrukcji. Podpisujemy plik w ePUAP, importujemy go z powrotem do programu Komar ERP-XT opcją Wybierz pliki JPK i wysyłamy wybierając Wyślij. Zwykle po 24 godzinach od wysyłki można pobrać i wydrukować urzędowe poświadczenie odbioru. W tym celu zaznaczamy plik i wybieramy Pobierz UPO. Na potrzeby tego filmu plik JPK VAT został wysłany na serwer testowy. W dużym stopniu obowiązek JPK wezmą na siebie biura rachunkowe. Okazuje się, że na ich pomoc liczy aż 35% mikroprzedsiębiorców. Warto wiedzieć, że współpracujemy tutaj ze zweryfikowanym i sprawdzonym biurem rachunkowym. Jeżeli natomiast Państwo jako klienci poszukują takiego biura, to polecamy listę certyfikowanych biur rachunkowych. Lista ta jest dostępna na naszej stronie www.iksiengowość24.pl, bez polskich znaków oczywiście. Przy współpracy z takim biurem rachunkowym, tak jak powiedziałam wcześniej, będą mogli Państwo skorzystać z mechanizmu internetowej wymiany dokumentów. A więc przypomnę, klienci przesyłając faktury do biura rachunkowego w formie elektronicznej mogą liczyć na to, że to biuro rachunkowe wyśle JPK w ich imieniu.
Biuro rachunkowe nie musi oczywiście indywidualnie przesyłać takich dokumentów dla każdego ze swoich klientów. Może skorzystać z opcji seryjnej wysyłki, którą to Komar HRP Optima umożliwia. Zobaczmy, jak wygląda to na filmiku. W programie Komar HRP XT wystawienie faktur odbywa się z poziomu zakładki faktury. Na formularzu dokumentu należy wskazać kontrahenta oraz dodać odpowiednie pozycje dokumentu. W analogiczny sposób jest możliwość wystawienia faktury sprzedaży. Klienci korzystający z programu XT mogą w bezpieczny sposób przesyłać dane do swojego biura rachunkowego. Wysyłanie danych możliwe jest z poziomu zakładki faktury poprzez wybór opcji Wyślij dane do księgowego. Po pomyślnym przesłaniu danych przez klientów, użytkownik w module biuro rachunkowe może seryjnie odbierać dane poprzez wybranie opcji Import dokumentów z poziomu zakładki Importy. Użytkownicy modułu biuro rachunkowe mogą również odbierać paczki z danymi od swoich klientów bezpośrednio z poziomu programu Optima. W menu narzędzia skrzynka IWD można sprawdzić, czy klient wysłał już dokumenty do biura, albo czy przesyłka wysłana z biura rachunkowego została odebrana w aplikacji u klienta. Z poziomu modułu biuro rachunkowe użytkownik ma możliwość seryjnego generowania jednolitego pliku kontrolnego dla kilku baz jednocześnie. Korzystając z operacji seryjnych, jest również możliwość seryjnego wysłania pliku JPK VAT, a także seryjne odebranie dokumentu urzędowego poświadczenia odbioru dla wybranych baz. I przed nami ostatnia krótka przerwa. I przed nami trzecia część webinaru. Dowiemy się w niej, jakie zmiany jeszcze czekają na nas w tym roku. Oddaję głos. Dziękuję. Proszę Państwa, jednolity plik kontrolny to nie jest jedyna nowość podatkowa, która nas czeka w roku 2018. Tych zmian jest znacznie, znacznie więcej. Zacznijmy może od podatku VAT. Proszę Państwa, pewną, nie boję się powiedzieć, rewolucją wprowadzoną do podatku VAT w 2018 roku, przy czym ze skutkiem od 1 lipca tego roku, jest mechanizm podzielonej płatności. To jest trochę druga strona JPK. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłem na początku, jednolity plik kontrolny został wprowadzony do polskich przepisów i męczy polskich przedsiębiorców po to, aby zapobiec oszustwom VAT-owskim. I to samo można powiedzieć o tym nowym mechanizmie podzielonej płatności. Tutaj też motywem przewodnim wprowadzenia tej zmiany jest zapobieganie utracie wpływów budżetowych i zapobieganie oszustwom w VAT. Na czym polega, czy będzie polegać od lipca 2018 ten mechanizm podzielonej płatności? Tak w największym skrócie będzie on polegał na tym, że płatność za dany towar albo za usługę pomiędzy podatnikami VAT nie będzie dokonywana, tak jak to ma miejsce teraz, jednym przelewem, tylko będzie dokonywana w systemie właśnie podzielonym, czyli osobno zostanie przekazana kwota netto, a osobno kwota VAT-u.
i kwota netto trafi na nasz standardowy, powiedzmy, rachunek bankowy, a kwota VAT-u trafi na tak zwany rachunek VAT, który będziemy mogli podejrzeć, będziemy mogli widzieć, jakie tam środki się znajdują, ale nie będziemy mieli jako przedsiębiorca pełnej kontroli nad tymi środkami. Na tym, tak w skrócie, będzie polegał mechanizm podzielonej płatności. Proszę Państwa, przechodząc już do szczegółów. Ten mechanizm jest przewidziany tylko do transakcji pomiędzy podatnikami VAT. Czyli osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, płacąca nam za nasze usługi albo za sprzedawane przez nas towary, nie zastosuje tego mechanizmu, czyli od osób fizycznych będziemy dostawać płatność, mówiąc kolokwialnie, po staremu, jednym przelewem czy jedną kwotą w każdym razie. Ten mechanizm jest tylko pomiędzy podatnikami VAT. Co więcej, decyzja w zakresie tego, czy go zastosować, czy też nie, będzie leżała po stronie nabywcy. Czyli to nabywca, podmiot płacący za towar lub usługę, będzie decydować, czy płaci, tak jak to było dotychczas, jednym zwykłym, nazwijmy to, przelewem, który obejmuje i netto, i VAT, czy też płaci właśnie w tym nowym mechanizmie, w mechanizmie podzielonej płatności, co powoduje to, że dla sprzedawcy kwota wpłynie podzielona właśnie na część netto, na nasz ogólny rachunek i VAT na rachunek VAT-owski. Ta decyzja będzie w swobodnej gestii nabywcy i będzie ona podejmowana w odniesieniu do poszczególnych faktur. Czyli będzie taka możliwość, że za jedną fakturę nabywca zapłaci w systemie ogólnym, za inną w systemie podzielonym. A po co w ogóle miałby płacić w systemie podzielonym? Proszę Państwa, ministerstwo tutaj przewidziało pewne zachęty i taką podstawową zachętą, czy podstawowym motywem, który będzie skłaniał nabywców do tego, żeby płacić w systemie podzielonym, jest uwolnienie się od odpowiedzialności, od praktycznej odpowiedzialności za ewentualne błędy, czy też oszustwa właśnie po stronie sprzedawcy. Tak? Czyli jeżeli zapłacimy my jako nabywca w systemie podzielonym, wtedy, tak mówiąc w skrócie, nie interesuje nas, czy sprzedawca wywiązuje się, czy wywiązał się we właściwy sposób ze swoich obowiązków podatkowych, czy też nie. Jesteśmy od takiej praktycznej odpowiedzialności wolni, a proszę mi wierzyć, że w ciągu ostatnich lat przypadki, w których właśnie nabywców pociągano do odpowiedzialności efektywnie za zobowiązania podatkowe sprzedawców, było naprawdę, naprawdę sporo właśnie przy wykorzystaniu tego hasła, czy też mechanizmu należytej staranności. To jest dłuższy temat, natomiast koncentrując się na tym, co nas czeka w 2018, to, o czym warto pamiętać, zapłata w systemie podzielonym uwalnia od odpowiedzialności. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o zapłacie w tym systemie podzielonym, to naturalnym jest, że u sprzedawcy muszą funkcjonować dwa rachunki. No bo jeżeli zapłata przychodzi podzielona, no właśnie musi przyjść netto na rachunek ogólny, a część VAT na rachunek VAT. Te rachunki VAT dla przedsiębiorców będą otwierane przez banki automatycznie, poczynając właśnie od 1 lipca 2018. Nie będą się te rachunki mogły wiązać z żadnymi prowizjami czy też opłatami dla banków, więc taki rachunek po prostu nam się w lipcu pojawi. Taki rachunek będzie dotyczył wszystkich naszych rachunków, które mamy prowadzone w danym banku, czyli to będzie jeden zbiorczy rachunek VAT dla wszystkich naszych rachunków, co ważne, prowadzonych w złotówkach, w złotych polskich. Dla rachunków w euro czy też w innych walutach rachunek VAT póki co nie został przewidziany. I jeżeli wpłynie nam zapłata właśnie w tym systemie podzielonym, to tą częścią netto będziemy mogli swobodnie dysponować, czyli na przykład zapłacić naszym pracownikom, zapłacić zobowiązania z faktur, czy zrobić z tymi pieniędzmi to, co nam się podoba. Natomiast to, co wpłynie na rachunek VAT, no z tego już nie będziemy mogli tak swobodnie skorzystać. Dlaczego? Dlatego, że środki na rachunku VAT mają ściśle określone drogi wypływu.
Czyli jest wprost w przepisach wskazane, co z tymi pieniędzmi na rachunku VAT można zrobić. Jak Państwo się domyślają, zapewne, oczywiście będzie można przy użyciu tych pieniędzy na rachunku VAT zapłacić swoje zobowiązanie VAT. No to jest naturalne i właśnie do tego ten rachunek został przewidziany. Także będzie można wykorzystać te środki na rachunku VAT do tego, żeby zapłacić naszym dostawcom w systemie podzielonej płatności, czyli właśnie tego split payment z angielskiego. Ale to, co mamy na rachunku VAT, będziemy mogli wykorzystać, żeby zapłacić VAT wynikający z faktur od naszych dostawców, czyli z naszych faktur zakupu. Proszę zobaczyć, ten system jest tak logicznie i powiedziałbym sprytnie pomyślany w pewnym sensie, logicznie, dlatego że jak już jakieś środki wejdą do tego świata rachunku VAT, to one się tam będą tak naprawdę kumulować, dlatego że podmiot, który ma środki na rachunku VAT, już powiedzmy, że zapłacił swoje zobowiązanie VAT-owskie, albo wie, że tych środków wystarczy na zobowiązanie, na to, co wynika z deklaracji, to dla niego takim najlepszym, narzucającym się wręcz rozwiązaniem, czy ich wykorzystaniem, jest zapłata właśnie faktur w części VAT. W ten sposób ilość tego VAT-u w systemie rachunków VAT, czyli tego takiego powiedzmy przyblokowanego VAT-u, będzie się kumulować. A jeżeli chodzi o te środki na rachunku VAT, to do nich wgląd będą miały urzędy skarbowe i on też, tak jak powiedziałem, będzie przewidziany do tego, te środki na rachunku będą przewidziane do tego, żeby przede wszystkim wykorzystać je do zapłacenia VAT-u wynikającego z naszego rozliczenia, z naszej deklaracji. Tutaj widać wyraźnie, po co to zostało pomyślane. Tak jak powiedziałem, po to, żeby zapobiegać oszustwom, które najczęściej w przeszłości polegały na tym, że nieuczciwy sprzedawca wprowadzał dany towar do obrotu, inkasował zapłatę brutto, czyli z VAT-em i znikał z tym VAT-em. Zamykał działalność, te pieniądze zostały, czy były przelewane z rachunku, a VAT do urzędu nigdy nie był płacony. W systemie split payment, w systemie podzielonej płatności będzie to niemożliwe, dlatego że tych pieniędzy z rachunku VAT nie będzie można swobodnie wytransferować. Proszę Państwa, system podzielonej płatności, który nas czeka od lipca 2018, to nie jedyna nowinka podatkowa. Tutaj w zakresie VAT-u warto też zwrócić uwagę na nowe orzecznictwo. Nowe, bardzo ciekawe orzecznictwo. Tutaj akurat sprawa TaxPoint, sprawa, którą prowadziliśmy, sprawa dotycząca nowych, relatywnie nowych przepisów w zakresie odliczenia VAT od importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub odwrotnego obciążenia. Tak w skrócie, od roku 2017, czyli już od roku, od ponad 12 miesięcy, obowiązują nas regulacje, które mówią o tym, że podatnik VAT może odliczyć podatek naliczony związany z importem usług, z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz odwrotnym obciążeniem, ale pod warunkiem, że w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia danego zdarzenia opodatkowanego zadeklaruje to zdarzenie w swoich rozliczeniach. Czyli przykładowo, jeżeli kupujemy usługę wykonywaną przez niemiecki podmiot, jest to dla nas import usług, powiedzmy, że ta usługa jest wykonywana w sierpniu 2000, czy została wykonana w sierpniu 2017, jeżeli zadeklarujemy w ciągu 3 miesięcy od sierpnia tę transakcję, to mamy pełne prawo do odliczenia. Ale co jeżeli taka faktura związana z tym importem usług spływa do nas z opóźnieniem, powiedzmy, że dostajemy ją w grudniu, wówczas powinniśmy VAT należny zapłacić za właściwy okres, czyli za sierpień w tym moim przykładzie, natomiast uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego zyskujemy dopiero w momencie, jak składamy korektę deklaracji sierpniowej, niech to będzie ten grudzień, więc VAT naliczony odliczamy dopiero w grudniu. I pojawia nam się, proszę Państwa, taka luka czasowa. Ten import usług przestaje być dla nas neutralny, dlatego że VAT należny musimy zapłacić wstecznie, za sierpień w tym moim przykładzie, a VAT naliczony odliczamy go dopiero za grudzień. Za sierpień musimy zapłacić zaległość z odsetkami, więc widać wyraźnie ten brak neutralności. I
Proszę Państwa, te regulacje wprowadzone w roku 2017 zostały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z września 2017 roku uznane za sprzeczne z dyrektywami unijnymi, z dyrektywą VAT. Powołując się na ten wyrok, powołując się na tą sprzeczność, podatnicy, którzy stają przed właśnie takim problemem opóźnionego deklarowania importu usług, WNT czy odwrotnego obciążenia, mogą się bronić. Mogą się bronić, zwłaszcza, że te opóźnienia, proszę Państwa, są bardzo często, one nie wynikają z winy podatników, tylko właśnie z opóźnionego wystawienia faktury przez sprzedawcę, z niewłaściwej kwalifikacji transakcji przez sprzedawcę i tak dalej. Więc tutaj sądy przychodzą podatnikom w sukurs i pomagają im z walką z tymi, nie waham się powiedzieć, niesprawiedliwymi regulacjami, które zostały wprowadzone w roku 2017. Proszę Państwa, VAT to nie wszystko, chociaż VAT jest niewątpliwie najciekawszym, pewnie też najtrudniejszym podatkiem. Mamy też podatki dochodowe i w tym zakresie warto odnotować zmianę, która dotknie pozytywnie bardzo wielu podatników od 2018 roku, właściwie już dotknęła. To jest zmiana polegająca na podwyższeniu progu jednorazowej amortyzacji. Do tej pory przez szereg lat mieliśmy do czynienia z niezmienianym bardzo długo progiem 3,5 tysiąca złotych netto, czyli do tej wysokości środki trwałe mogliśmy jednorazowo odpisywać, a powyżej tej wartości trzeba było je amortyzować zgodnie z tabelą amortyzacji zawartą w ustawach podatkowych. Proszę Państwa, od stycznia 2018 ten próg został podniesiony i to podniesiony znacznie, bo prawie 3 razy i ten nowy próg wynosi 10 tysięcy złotych. Czyli podatnicy i podatku PIT i podatku CIT, czyli podatku dochodowego osób prawnych, mają prawo jednorazowo odpisać w koszty środki trwałe o wartości do 10 tysięcy złotych netto. To niewątpliwie jest dobra zmiana. Proszę Państwa, natomiast zmiany, które raczej martwią podatników, przede wszystkim tych dużych podatników, to zmiany dotyczące limitowania kosztów doradztwa i należności licencyjnych w CIT, czyli w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z regulacjami, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2018, już nie można swobodnie wliczać do kosztów podatkowych wydatków związanych z doradztwem, czy szerzej z usługami niematerialnymi tak naprawdę, bo to się do tego sprowadza, usługi doradcze, zarządcze, usługi reklamowe, zarządzanie i kontrola, tego typu płatności, czy płatności za tego typu usługi oraz za należności licencyjne. Nie można ich wliczać do kosztów swobodnie, to znaczy można je uznawać za koszty, ale do pewnego limitu. Ten limit wynosi, to tak naprawdę są dwa limity, ten bazowy limit to jest 3 miliony złotych, czyli jeżeli z wszystkimi kosztami tego rodzaju mieścimy się w limicie 3 miliony złotych, to wtedy może to być kosztem podatkowym na zasadach ogólnych. Natomiast jeżeli te koszty tego rodzaju przekraczają nam te 3 miliony złotych, to wtedy wchodzimy w drugi limit. Ten limit to jest 5% EBITDA, czyli Earnings Before Income Tax and Depreciation, czyli tak bazowo to są nasze zyski przed opodatkowaniem i przed rozliczeniem amortyzacji, przed odpisaniem amortyzacji. I 5% EBITDA wyznacza nam ten limit, czyli nadwyżkę ponad 3 miliony, po 3 miliona wynosi, przyrównujemy do tego limitu. Jeżeli się mieścimy, to może być kosztem, jeżeli natomiast przekraczamy tę wartość, to wówczas ta nadwyżka powyżej limitu kosztem podatkowym być nie może. Warto się do tego przygotować, warto sobie sprawdzić, ile zbiorczo te takie koszty usług niematerialnych, ile one wynoszą w naszej firmie. Też, proszę Państwa, coś, co jest zdecydowanym ewenementem, czego dotychczas nie było, to wprowadzenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Ze źródłami przychodów mieliśmy do czynienia już od dawna w podatku PIT, w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak, mieliśmy umowę o pracę, która jest odrębnym źródłem przychodów, działalność gospodarcza, która jest odrębnym źródłem i pozostałe inne źródła, działalność wykonywana osobiście i tak dalej.
Natomiast w CIT, czyli w podatku dochodowym od osób prawnych, takiego podziału na źródła nie było. Ono zaistniało, pojawiło się właśnie w tym roku od 1 stycznia 2018 i podatnicy CIT mają teraz obowiązek wyróżnienia swoich przychodów, tych ogólnych nazwijmy to, z normalnej działalności gospodarczej i przychodów z zysków kapitałowych. Oba te źródła przychodów są opodatkowane tak samo, natomiast są rozdzielone. To znaczy, jeżeli na zyskach kapitałowych notujemy stratę, a na naszej ogólnej działalności gospodarczej mamy zysk, to tego już w 2018 roku nie możemy potrącić. Tak? Nie możemy znetować, nie możemy sobie obniżyć podatku na działalności gospodarczej o tą stratę, o tę stratę, którą mamy na źródłach kapitałowych czy na zyskach kapitałowych. Zyski kapitałowe zostały zdefiniowane wyraźnie w ustawie o CIT. To są przede wszystkim te przychody, które były dotychczas wymienione w artykule 10, między innymi dywidendy. Chodzi o udział w zyskach osób prawnych, ale także mamy tam nowe kategorie, licencje, prawa autorskie, też aporty, papiery wartościowe, niektóre odsetki od pożyczek, tutaj chodzi przede wszystkim o odsetki od pożyczek partycypacyjnych, czyli ten świat CIT-owski nam się komplikuje, proszę Państwa, i musimy podzielić sobie przychody i koszty z tym związane i osobno zadeklarować i też opodatkować te dwa strumienie, te dwa rodzaje działalności, zyski kapitałowe i tą zasadniczą działalność gospodarczą. Efektywnie u wielu podatników to nie wpłynie na zmianę podatku, chociaż może, natomiast na pewno wpłynie to na sposób deklarowania, sposób raportowania. Konieczne po prostu będzie wydzielenie tych dwóch rodzajów działalności. Jak widać, proszę Państwa, tych zmian podatkowych na rok 2018 jest sporo. Widać wyraźnie, że większość z nich jest motywowana albo walką z oszustwami, tak jak JPK czy split payment, albo też przeciwdziałaniu erozji bazy podatkowej, tak jak to ministerstwo wskazuje w odniesieniu do większości tych zmian w podatkach dochodowych. I niewątpliwie oszustom to utrudnia życie. Natomiast utrudnia też niestety życie wielu uczciwym podatnikom. To oznacza dla nich po prostu tyle, że muszą być cały czas na bieżąco, muszą się do tych zmian odpowiednio przygotować. Natomiast takiego dobrego przygotowania i sobie, i nam wszystkim, i Państwu również życzę. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Państwu za uczestnictwo w naszym webinarze. Dziękuję naszym gościom. Materiały, a więc prezentacje oraz pytania, które padły na czacie wraz z odpowiedziami, udostępnimy Państwu drogą mailową niebawem. Zachęcam do kontaktu bezpośrednio z nami lub za pośrednictwem.